Chciałam przeczytać proponowane oszczędności i wynikające w związku z nimi przesunięcia, chociaż w większej mierze to, co zaoszczędzimy, chcemy przełożyć do nadwyżki budżetowej, żeby była wyższa nadwyżka, zatem idzie, żeby kredyty były mniejsze i żeby odłożyć gminę. I tak zaczynamy. Dział 750, rozdział 750-22. Mamy tu, jesteśmy teraz w Radzie Gmin, w Radzie Gmin. I tu proszę Państwa, w paragrafie 30-30 plan mieliśmy 90 tysięcy. Propozycja nasza jest 110, czyli nie mamy, dlatego zrobiłam przedział kolumny zaoszczędzone środki. W tym przypadku to nie będzie zaoszczędzonych środków, bo w następnej tabeli mamy, że tutaj dokładamy 20 tysięcy do biura Rady Gminy. To, o czym Pani mówiła, żeby było zabezpieczone zgodnie z podjętą uchwałą, przeliczyłam, ile to wyjdzie. Wyjdzie to 20 tysięcy. Dokładamy 20 tysięcy. Z paragrafu 41.10 rozdział 750.23. Następnie. Jesteśmy w biurze Rady. W paragrafie 43.60 mamy tu kwotę proponowaną przez urząd 1800 zł. Proponujemy kwotę 1000 zł. 800 zł rzucamy w oszczędności. Jesteśmy w rozdziale 750-23 Urzędy Gmin. I tu proszę Państwa paragraf 40.10, który odpowiada wynagrodzeniom pracowników Urzędu Gminy. Jedno zaznaczę, Komisja Budżetowa nic nie mówiła, ja się do tego odniosę z moich wyliczeń. Ten paragraf jest bardzo, powiem Państwu, rozbył się, zrobił się tak wspólny, że trzeba go odchudzić. Proszę Państwa, proponowane przez urząd kwota, to jest proponowana kwota 2 039 000 i tak dalej, to jest bardzo dużo. Jak ja sprawdziłam, jaki to jest wzrost, ponad 514 tysięcy w stosunku do roku 2012 rośnie nam, proszę Państwa, wynagrodzenia w gminie. To jest po prostu skandaliczne. Nie chcemy. Proszę Pani, to są cyfry. Ja zrobiłam to zdanie. Radna się wypowie, Pani ale no niech się wypowie, bardzo proszę. No. Już Państwu powiem, mam tutaj na budżecie zapisane. Jak to było, tu mamy wzrost, momencik, to jest paragraf 40-10 wynagrodzenia. Rada Gminy proponuje zredukować same wynagrodzenia pracowników o 150 tysięcy, ale łącznie z tym idą pochodne do wynagrodzeń, które też przeliczyłam zgodnie ze wskaźnikami. I teraz tak, paragraf 41-10 zmniejszy się wówczas. To są składki na ubezpieczenia społeczne, 20 tysięcy oszczędności. Następnie paragraf 41-20. Składki na Fundusz Pracy 3 tysiące, zaoszczędzamy tutaj. Następnie wynagrodzenia osobowe w Urzędzie Gminy, paragraf 41-70. Z 40 tysięcy zmniejszamy na 20 tysięcy. To są umowy zlecenia. Następnie paragraf 4300. Odpowiedzialny za zakup usług pozostałych. Tu mamy oszczędność 20 tysięcy. Następnie paragraf 4410. Podróże służbowe. Proszę Państwa, zaplanowane 40 tysięcy. Odcinamy 15 tysięcy, zostawiamy 25 i tak dużo. Ja wiem, że to są rzeczy i bardziej nie mogę, żeby to zmniejszyć, ale powiem Państwu dla porównania, w innych gminach to jest tylko rzędu 15 tysięcy, 16, 18, 12. U nas 40 tysięcy. Czy ktoś z radny zadał sobie trud i sprawdził, jak to wygląda w innych gminach? To są pieniądze, które wychodzą bokiem, które się mówi, wychodzą na delegację. Nie chcę mówić słuszne, niesłuszne, skuteczne, nieskuteczne, ale tego jest tutaj zbyt dużo w tym paragrafie. 15 tysięcy chcemy tutaj oszczędności. Paragraf 44-40 wynagrodzenia roczne. Tutaj nic tutaj z tego nie ruszamy, pozostaje tak, jak było na poziomie niezmienionym. Następnie przenosimy się do promocji, rozdział 750-75. Jesteśmy w paragrafie 41.10. Tutaj są składki na ubezpieczenia społeczne. Zdjęłam 100 zł w związku z tym, że zdjęłam wynagrodzenia bezosobowe z 5,5 tysiąca na 3 tysiące. Zaoszczędziłam 2,5 tysiąca, w związku z tym te składki zdejmuję 100 zł. Następnie mamy paragraf 42.10. Zakup materiałów i wyposażenia. Proponowana
kwota przez urząd 3300, my zdejmujemy z tej kwoty 1800. Wyrzucamy tą oszczędność. Następnie paragraf 4300, zakup usług pozostałych. Tu mamy kwotę 39300, 25 wrzucamy w oszczędności. Proszę Państwa, w tych 39 300 zł to się kryją te wszystkie gazetki mieszkańców, te wszystkie artykuły sponsorowane i inne rzeczy. Zabieramy tu 25 500 zł. Następnie przechodzimy do rozdziału 795 pozostała działalność. Paragraf 3030. Tu proszę Państwa, ja przewidywałam właśnie przesunięcie do tego paragrafu wcześniej stawkę, którą wykreśliłam po przesunięciu kwoty 4800 wprowadzonych autopoprawką. W związku z tym w tym paragrafie teraz zrobiłam na 0,0, gdyż we wcześniejszej uchwale wprowadziłam 4800. Przechodzimy do paragrafu 4010. Tu proszę Państwa, mamy planowaną kwotę 113 940 zł. Propozycja Rady jest 65. W tym paragrafie kryją się wynagrodzenia pracowników interwencyjnych. Ponieważ dochód z tego, sprawdziłam jakie są dowody, dowody są 65. Propozycja jest moja taka, że dowody uznały się wydatkom też 65 tysięcy. Mamy zaoszczędzone 48 940 zł. Idąc dalej, za zmniejszenie wynagrodzenia zmniejszają się powodne. I tak, w paragrafie 41 zaoszczędziła 10 tysięcy na składki na ubezpieczenie społeczne. W paragrafie 41.20 1500 zł na fundusz pracy. W paragrafie 41.40 wkłady na Państwowy Fundusz Rehabilitacji zmalał nam o 1000 zł. W paragrafie 40.40 wynagrodzenia już nie rusza. Pozostawiam bez zmian. Następnie jesteśmy w dziale 758. Różne rozliczenia. I tu proszę Państwa mamy w paragrafie 48.10 proponowaną kwotę 206 228 zł, tak. Mamy tutaj w dniu dzisiejszym zmienioną autopoprawką. Zaraz do niej sobie sięgniemy. Bo dziś była wprowadzona autopoprawka, ale należy pamiętać, proszę Państwa, że rezerwa ogólna musi być w wysokości nie niższej niż 1% i nie wyższej niż 1/10 i nie wyższa niż 1% wydatków budżetu. Natomiast dotacja celowa, suma nie może przekroczyć 5% wydatków. Ja te wskaźniki zachowałam, proszę Państwa. W tym przypadku zdejmując 100 000 zł z tego działu, nie ruszamy rezerwy celowej, zostawiamy rezerwę ogólną na takim stanie, jaką wprowadziliśmy autopoprawką. Natomiast 100 000 zł możemy spokojnie zaoszczędzić i jest to przy zachowaniu wskaźników, które tutaj odczytałam. Wchodzimy w dział 851 ochrona zdrowia. Jesteśmy w rozdziale 851-95, paragraf 60-50. Rezygnujemy ze środka zdrowia w Groszowicach. Uważamy, że powstanie tego ośrodka spowoduje rozkład na części pierwszy ośrodka w Jedlińsko. W związku z tym 100 tysięcy, jak gdyby rzucamy w oszczędności, nieprzesuwane. To te wszystkie zdjęcia, proszę Państwa, powodują to, że oszczędności rosną, a jednocześnie w związku z tym rośnie nadwyżka budżetowa. W dziale 852 ośrodki pomocy społecznej. Jesteśmy w paragrafie 4010. Tutaj zmniejszamy wynagrodzenia w ośrodku pomocy społecznej, dlatego że wzrosły one w stosunku do roku 2012 o 51 tysięcy. Jest wzrost wynagrodzeń. Ja 45 tysięcy tutaj rzucam w oszczędności. Co za tym idą? Również zmniejszenie w składkach na ubezpieczenia społeczne. 10 tysięcy, składki na fundusz pracy 1000 zł. Przechodzimy następnie do paragrafu 41.70, wynagrodzenia podstawowe, to są wszystkie umowy zlecenia. Proponowana tutaj jest przez urząd kwota 21 tysięcy na umowy zlecenia. My zostawiamy 12 tysięcy, 9 tysięcy do oszczędności. Następnie mamy podróże zakup usług pozostałych przedtem, paragraf 4300. Proponowana stawka 25 200, schodzimy 5 tysięcy, zostawiamy 20 200. Przechodzimy do podróży służbowych, proponowana kwota 10 tysięcy, my chcemy zostawić 7, sprawdziłam z wykonaniem lat poprzednich i 7 było mniej więcej wykorzystane, także zostawiamy te 7, które dotychczas były wykorzystane. 3 tysiące rzucamy w oszczędności. Paragraf 40-40, to są wynagrodzenia roczne, tego w żadnym rozdziale nie ruszamy. Wynagrodzenia roczne zostają bez zmian.
Następnie w dziale 926 ja proponowałam również przesunąć 20 tysięcy na wsparcie sportu, aż ponieważ przesunęliśmy je we wcześniejszej uchwale. W związku z tym tutaj zredukowałam jak gdyby te 20 tysięcy, które wcześniej też zamierzałam wziąć pod uwagę. Tak by wyglądały oszczędności. Teraz mam jeszcze tutaj co do przesunięcia. Poruszam się tylko i wyłącznie, proszę Państwa, żeby nie było. Poruszam się tylko i wyłącznie po oszczędnościach. Nie wchodzę dalej, nie wchodzę. W związku z uzyskaniem oszczędności zasilamy biuro rady z oszczędności, dokładamy 20 tysięcy z paragrafu 41.10, rozdział 750.23. Następnie przesunięcia teraz Państwu dyktuję. Gdzie są jeszcze przesunięcia? Bo to było tylko chyba to. A potem jeszcze chciałam zrobić przesunięcia na sport, ale już nie chcę przesunięcia na sport, przesunięcia na dla Państwa sądyzów, ale zrobiliśmy je wcześniej. A wszystkie zaoszczędzone środki będą one w kwocie 546, ja planowałam, ale w związku z tym, co Państwo zrobiliście wcześniej, będzie 576,140 zł. Te zaoszczędzone środki chciałabym przeznaczyć na nadwyżkę budżetową. I teraz jakbyśmy weszli na pierwszą stronę uchwały, jest proponowana nadwyżka budżetowa w kwocie 667,857 zł. Chcę dodać do tego uzyskaną moją nadwyżkę, czyli 576,140. Wyjdzie z tego, nie ma kalkulatora, na pewno ponad 1,200 zł. Ponad 1,200 zł chciałabym, żeby to zostało w nadwyżce budżetowej i żeby nam spłacało zadłużenie, które w tym momencie jest. Uważam, że te wynagrodzenia są naprawdę przesadzone grubo, przesadzone. Jeszcze się odniosę do wynagrodzeń. Myślę, że to wiąże się, pani teraz powie, że są jubileuszówki, wzięła pod uwagę cztery osoby, pan nam tak wcześniej mówił, nie. Proszę Państwa, pan wójt ma niewykorzystany urlop, 56 dni urlopu, tylko tyle powiem. Musimy tego pilnować, bo w związku z tym to ponadto pieniądze zmieniamy. I trzeba przypilnować. Odprawy urlopów niewykorzystanych to są bardzo ważne rzeczy. Ja bardzo długo czasu spędziłam nad tym budżetem. Przeliczałam to ze wszystkimi wskaźnikami, zapoznawałam się z uchwałami, mało tego korzystałam z pomocy pana księgowego z jednej gminy. Także proszę mi wierzyć, zapewniam Państwa, że to wszystko, co tu jest zrobione, jest zgodne z prawem i jest tak przeliczone, że budżet gminy będzie funkcjonował poprawnie, a dzięki temu uzyskamy oszczędności. Większe oszczędności będzie mogli składać w związku z tym kredyty. I chciałam zaznaczyć, co się do wynagrodzeń, bo ja wiem, że ten punkt będzie tutaj Państwa po przeciwnej stronie z urzędu budził na pewno duże kontrowersje, bo czemu nie jadać? Jak ty jesteś na mnie? Nie. Chciałam tylko zaznaczyć, że to jest wzrost, proszę Państwa, do wykonania budżetu z roku 2012 w całym tym rozdziale 544 tysiące. Wzięłam pod uwagę, proszę Państwa, że przełożyliśmy pieniążki z zespołów ekonomicznych, więc jak miałam 544 nadwyżki, odjęłam te 180 odjęłam z nakładką, doliczyłam ewentualne wyrzutki i wszystkie inne rzeczy. Także proszę Pana, mogłam wziąć 300, wzięłam tylko 150 z pochodzeni. Zrobiłam jeszcze dla Państwa, żeby to nie było takie strasznie drastyczne. Natomiast reszta uważam, że była przeszacowana, jak to grubo przeszacowana i uważam, że te pieniążki trzeba wrzucić w oszczędności, bo to są duże kwoty i naprawdę ciężko jest na takim budżecie wyłuskać jakieś pieniądze. Natomiast to, co zostało zrobione, uważam, że zostało zrobione poprawnie. Następnie jeszcze co do projektu uchwały, chciałam przejść do punktu 5, do paragrafu 5, punktu 2. Dotyczy on upoważnienia wójta. I w tym punkcie drugim chciałam usunąć punkt drugi. Dokonywanie zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy dla oddziału. Zaznaczę tu Państwu, że od przyszłego roku Rada Gminy jest na ryczałcie. Jeżeli będą jakieś potrzeby dokonywania zmian w ramach właśnie stosunku pracy, jeżeli chodzi o wynagrodzenie, możemy spotykać się co tydzień. Sesje nie będą kosztowały. W zależności od tego, ile razy będzie potrzeba, będziemy przychodzić. Ale jednocześnie nie będziemy pozbawieni kontroli tego, co się dzieje w urzędzie. A koszty pracy rady nie będą wzrastać, dlatego że już zostały one zaprojektowane, ale z oszczędności. Nie zostały wyłuskane z inwestycji, tylko z oszczędności. A dzięki takiej pracy rady, jeżeli będziemy mieli możliwość kontroli, będziemy wiedzieć, co się dzieje. Trzeba wziąć pod uwagę, że rok 2014 jest jak gdyby rokiem kończącym kadencję. I musimy naprawdę mieć kontrolę. Musimy ufać, ale kontrolować. Niestety
tam żółwki lokalne, tam przyjęłam mniej więcej po 6 tysięcy, myślę, że jeszcze za bardzo. Ale skąd pani wie, to osiągnie pan powiedział mi, że będzie 4 osoby, tam mi pasuje. Nie, 4 osoby do praw emerytalnych. No to mniej więcej jest działane koszty. Proszę pana, niestety, jak na czymś pracuję, zawsze staram się przygotowywać i nic tyle. Pani zna te osoby, które nadają prawa do tych usług. Ja może pamiętam, że pani rada skończy, to może urząd gminy się wypowie. Proszę państwa, podejmując te wszystkie koszta, proszę mi wierzyć, ja zrobiłam jeszcze zapasy. To nie jest tak wyżyłowane, że z czegoś coś nie będzie funkcjonować. Niestety nie pozwolimy na to, co miało miejsce w tamtej kadencji, żeby ktoś nam później zarzucił, że też było niedopilnowane. Przewodniczący, ja dzisiaj o tym mówię właśnie. Przynajmniej do mnie nie weźmiemy pretensji, tak jak to ostatnio mieliście państwo po drugiej stronie, nie pilnowałam. Teraz pilnuję i ja państwa tylko uświadamiam, żebyście w pełni wszyscy mieli tą wiedzę, co się dzieje w budżecie gminy. Co się dzieje niedobrze. Jeżeli my o tym nie będziemy mówić, no to faktycznie wypłyną potężne pieniądze za ekwiwalenty na niewykorzystane urlopy, bo takie się będą przygotować. Pani zdaniem, bardzo proszę, gdybyście pani ustąpiła, czy jeszcze tak? Proszę państwa, tak, jeszcze drobna poprawka. W związku z tym, że z rezerwy wzięliśmy kwotę 100 tysięcy złotych oszczędności, to jest ze wskaźnikami zachowane, bo sprawdziła, przeliczyła. W związku z tym na pierwszej stronie, w paragrafie 3, punkt pierwszy, ustala się rezerwę ogólną. Tutaj będziemy mieli rezerwę ogólną w kwocie 47 228. To jest to, co państwo prowadzili, a ja tylko mówię, bo państwo prowadziliście od tego zdjęło 100 tysięcy. I ustala się rezerwę celowe w kwocie 59 tysięcy, czyli to, co państwo wkrzyli, to wszystko było zachowane zgodnie z tym, co państwo chcą. To już nie jest zachowane, dlatego że nie jestem pamiętna rezerwa. Proszę pana, wszystko jest zachowane. Mało tego, o czym trzeba powiedzieć, i że również mieliśmy wiadomość, powiem to głośno, ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w budżecie 1 300 000. Macie państwo, to macie go obrotu pieniążkami na chwilę, prawda? Potrzebny jest księga. Proszę pana, macie do końca roku, musicie to spłacić, jak wiem, ale macie taki jeszcze jak gdyby zapas, którego możecie zawsze pożyczać sobie. Rozumiem, jeżeli się pojawi deficyt, macie na to zderzenie w tym roku. To jest płynne. Ja wiem, że... Ale ja nie mówię o panach, które przeszła do punktu, do trzeciego, do czwartego. I jeszcze, a tu już dochody nam się zwiększyły, bo żeście tę autopoprawkę wprowadzili. Także to by było tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, czy ktoś z urzędu gminy chce zabrać głos w tej sprawie? Bo nie ma pana wójta, my jemy na urzęd. Myślę, że uważam się kogoś. Na pewno się nie będziemy odnosić do tej poprawki, bo to nie jest możliwe, żeby się w tej chwili odnieść do... Może się odnieść do osoby, na pewno proszę. Na pewno w tej chwili się nie odniesiemy, bo myślę, że nawet to, co dotykaliśmy, to jest... Nie jesteśmy w stanie w tej chwili przeanalizować. Sądzę, że... Sabotaż, czy są osoby? Nie ma sabotażu. Nie się słychać. No to nie wiem, już teraz nie słychać. Zatem powiem tak. Myślę, że państwo przedłożą to na piśmie. Tak, to ona jest poprawiana i tak taką czytelną drogę. Ale my dzisiaj, że tego. Ale państwo dzisiaj głosujecie. Ja jeszcze na czytanie takiej poprawki, to nie widziałam, ale jak państwo umiecie tak to powiem tak, że to jest pewnych dużo manipulacji, to jest. I państwo też dobrze wiecie. No nie będę mówiła o tym, że pani radna wyszczerowa oszczędności, bo te oszczędności są, bym powiedziała, może się okazać, jak to wygląda, jeżeli ponosimy te zmiany, z czego, jak to będzie się odnosiło do naszego projektu budżetu. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia, oświadczam państwu w swoim imieniu i w imieniu pani sekretarz. Myślę, że tak rozmawiałyśmy i analizowaliśmy budżet.
jeżeli chodzi o wynagrodzenia na rok 2014, są tylko wynagrodzenia wynikające z roku 2013 w skutkach na 2014, czyli w 2014 roku nie ma założonych w budżecie podwyżek, nie ma w budżecie założonych nagród ani żadnych premii. I tyle Państwu mogę powiedzieć. Jest założony budżet na styku tego roku z przeliczeniem na skutki. Jeżeli ale nie robi Pani mojej podwyżki. Ja Państwu mówię, nie proszę mi dać dokończyć, no, powiem to, co mówię. Jest rok 2013 wykonanie i przełożony na skutki 2014. Jeżeli nawet ktoś dostał w międzyczasie, wzrosła mu czy wysługa lat, czy miał jakieś zmiany wynagrodzenia, to ona wynika z umowy. I my z umowy przeliczyliśmy budżet na 2014. A zatem nie ma w polityce płacowej nie ma przewidywanych podwyżek nagród premii. Faktem jest, że to, co Pani Radna mówi, to jest wzrost, ale z czego wynika? W dziale 801 nie ma nic zespołu. Musieliśmy to zrobić, bo było to nieprawidłowo. Pani mówiła, ale myślę, że chyba do któregoś innego roku Pani porównywała. Dlatego, że jeszcze na trzeci kwartał 2013 mamy jeszcze zespół. Dopiero dokonaliśmy plan budżecie. Teraz przejdę dalej, jeżeli można. Nawet takie, bym powiedziała, drobna manipulacja. Z jednej strony zdejmuje się, proszę Państwa, z dwóch radnych 4800 i się mówi, że dajemy to, co są, ale z drugiej strony za chwilę zdejmuje się z wynagrodzeń urzędników i mówi się, że daje się radnym 20, ale oszczędności. Jakie oszczędności? Przepraszam, to są, bym powiedział, manipulacje. Czemu prosto nie można było powiedzieć? Proszę Państwa, wynagrodzeń pracowników dajemy sobie wierzę. Nie, to jest pewna manipulacja. Teraz następna. Jeżeli pytam się już tak, nie wiem, a to chyba to Pani mówi. Kto będzie ponosił skutki na przykład, jeżeli okaże się, że płace, które zostały zbierne, nie ma pokrycia, a zatem naruszenie jest dyscypliny, ale nie umowy o pracę. Co będzie z osobami, które trzeba będzie, nie wiem, zwolnić, obniżyć wynagrodzenia? Kto będzie ponosił takie skutki? Ja się pytam, Pani zdjęła, wie Pani jaką kwotę, wie Pani dlaczego, więc myślę, że Pani, jak mówiła Pani, że ma Pani taki w jednym palcu cały budżet, wie Pani ile osób jest zatrudnionych? Ja tak zapytam, nie chcąc, ile osób jest w urzędzie zatrudnionych? Wie Pani co, ja wiem, ile osób jest zatrudnionych w urzędzie? Ja wiem, ile jest zatrudnionych osób? Nie, ale z tego się wylicza wynagrodzenia. To się nie wylicza. Nie ma bo my liczyliśmy każdego indywidualnie, proszę Państwa. Nie tak, że mi się coś podoba. Nie mówię o szczegółach. Ja dzisiaj bym mogła powiedzieć, że również Pani Radna może sobie odłożyć, ja zabieram wynagrodzenia, są Pani jeszcze musi. Tylko Pani musi jeszcze mieć na życie, na koszty utrzymania. To samo jest w urzędzie. Nie wzrostu 540, proszę zobaczyć, że budżet 1 i proszę zobaczyć, że w dziale 801 nie ma już tej grupy, a Pani to... Przecież robiliśmy przesuwanie wzrostu, teraz ale Pani na tej sesji, prawda? Już nie kłóćmy się. Ale robiliśmy przesuwanie, a koniec, już mamy koniec roku. Proszę Pani, nic nie będzie, Pani Radna będzie trudno nam, nawet na argumenty. Przekonań, bo Pani ma swoją teorię. Państwo macie możliwość, jaką macie. Jeżeli przegłosujecie, ja tylko mówię tak, oczywiście złożona zostanie poprawka. Ja proszę szybko, bo my musimy tę poprawkę. My musimy tę poprawkę, Państwo piszecie ją i dacie w takiej wersji, jak zostanie przegłosowana do budżetu.
my ją naniesiemy i wtedy dopiero będziemy wiedzieć, o co chodzi. Na dzień dobry, w tej chwili powiem, nie odnoszę się w ogóle do tej poprawy. Nie wiem, czy ona jest zgodna z prawem, czy jest niezgodna z prawem. Mam szereg wątpliwości, które ani nic nie zmienią, bo decyzja już jest wiele, jeżeli chodzi o budżet. Podjęta, bo jest to, po pierwsze, samo głosowanie jest nie tak, jak się robi, a więc budżet uchwalany jest dzisiaj, projekt budżetu praktycznie robiony od nowa, co jest niezgodne z prawem. Macie Państwo siłę, zrobicie Państwo siłą to, co chcecie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Że nie pobieram wynagrodzenia z budżetu urzędu gminy, tylko to są środki unijne. I mieliśmy Komisję Zdrowia, Fundusz Środowiska Opieki Społecznej i w tym samym czasie, czy tam chwilę po nas, pracowała Komisja Rewizyjna. Zaprosiła nas na swoje posiedzenie i było pytanie odnośnie wzrostu wynagrodzeń. Akurat no, w tej jednostce, w której ja pracuję, ale tak jak mówiłam, nie z tej jednostki pobieram wynagrodzenie. I tłumaczyłam Państwu radnej, Panu Przewodniczącemu, z jakiego tytułu są te wzrosty i poprosiłam, będziecie mieć Państwo komisję budżetową, Panie Zbyszku, proszę poprosić Panią kierownik GOPS-u, wytłumaczyć, z jakiego tytułu to są takie różnice w wynagrodzeniu i będziecie Państwo mieli jasną sytuację. Trzeba się może zapoznać z ustawą o pomocy społecznej, o wymogach, jakie są względem pracowników. Ale to już jest inna sprawa. Natomiast jeśli chodzi o te wynagrodzenia, Państwo tak zdecydowaliście, wasza sprawa. Ja tutaj powiem wyjaśnienia. Są wynagrodzenia bezosobowe. To są, tak jak Pani powiedziała, wszelkie umowy zlecenia. Ponieważ GOPS jest jednostką odrębną, tak jak są szkoły, jak przed szkole, my musimy mieć swojego informatyka, swoją sprzątaczkę, swoją księgową, swoją obsługę prawną. I to już generuje jakby koszty. Jeśli jakieś szczegółowe informacje Państwo potrzebujecie, tak jak wspominałam wcześniej, zapraszam do kierownika ośrodka, wszystko wyjaśnię, żeby nie było, bo tu za dużo, tu za mało. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani radna Marzena Wiosna. Ja bardzo króciutko tym razem jestem w ogóle zbulwersowana usunięciem pieniędzy, jeśli chodzi o ośrodek zdrowia w Proszowicach. Trzeba było o tym myśleć na poziomie projektowania, dyskutowania, czy mamy to robić, czy mamy tego nie robić. Wszyscy byli praktycznie za takim pomysłem, o tym się mówiło od roku, nagle dzisiaj nie ma na to pieniędzy. Ciekawa jestem, jak ludzie w Kroszowicach, którzy tak jak Pani pięknie radna wcześniej mówiła, którym się obiecało, a teraz rozczarowani są. To proszę mi odpowiedzieć na pytanie. Tym ludziom, którym się obiecało ten ośrodek zdrowia, nie będą rozczarowani, zabieracie to na swoje. Dziękuję bardzo. Ja dobrze pamiętam, kiedy weszła propozycja pana wójta budowy ośrodka zdrowia w Kruszowicach, to przecież miało to nas nie kosztować nic. Można wrócić do tego do protokołu, do tego nam zobaczyć. Najpierw po ubiegłym roku 10 tysięcy, zagospodarowanie w tym roku jest 100 tysięcy, nie wiadomo będzie, gdzie będzie dalej. A nam nie chodzi o to, żeby słuszna budowa, tworzy się jakieś fikcje, jakiś po prostu mini ośrodeczek zdrowia generujący, że tak powiem, koszty, tylko o to chodzi, żeby rozwijać służbę zdrowia. I w tym zakresie, żeby doposażyć ośrodki zdrowia, które tam istnieją, poprzez aparaturę, poprzez zatrudnienie specjalistów. I to jest właśnie podejście takie przerzeszowe i gospodarce tego tematu. Ja chciałbym zapytać jeszcze, ponieważ pan przewodniczący mnie zapowiadał, że będzie się bardzo szybko zwołana sesja dotycząca między innymi Funduszu Sołeckiego, ponieważ ja tutaj Fundusz Sołecki dotyczący mieszkańców Siczek został odrzucony, to mam pytanie, czy do Państwa budżetowej, żeby się to zajmowała, są też sprawy finansowe i to urzędu. Jakie były przyczyny odrzucenia tego funduszu? I czy zachowano wszystkie nowe parametry związane z tym? To są jeszcze inne, natomiast pytam. 3 plus 1 jest dobrze, ale 4 jest przerzucone. Czy ktoś może odpowiedzieć? Jeszcze raz pytam.
Sołeckiej, w sieci Przymiana, roku 2014. Jak my można ja mówię, to jest Funduszu Sołeckiej, kompetencji wynagrodzenia dla pracowników. Szanowna Rado, ja uważam, że oprócz obowiązków pracowników urzędu są jeszcze prawa te. Prawa te reguluje ustawa o pracownikach samorządowych. Z czego wynika, że pracownikom samorządowym należy się nagroda jubileuszowa, nagrody jubileuszowe są jedni pracownicy mają 40, w zależności od ile pracowali. Płacimy za stażowy, dodatek stażowy. A zatem odprawa emerytalna. To są koszty. To są koszty. I nie można powiedzieć, że nagrodę jubileuszową przeciętnie przekroczyli 6 tysięcy. Nie, bo to w zależności od tego, i jaki jest procent, bo to są, jakie jest wynagrodzenie pracownika. Dlatego my tu orientację taką mamy i ta propozycja budżetu naprawdę była zrobiona w ten sposób, by nie były żadne rezerwy. Mówię, nie mamy rezerw na zdrowie, nie mamy rezerw na inflację, procent inflacji. W tym roku, nie, na przyszły rok nie został zaplanowany. A zatem to są rzeczy, które, no, jeśli mówię, to właśnie pewne rzeczy reguluje, bo to jest pracy. To nie jest tak, że my możemy, że planujemy na urlop, za urlop. Nie możemy, ani nie wynika żadnego prawa, żebyśmy pracownika wysłali na urlop. To jest po pierwsze. Jeden jest tylko wyjątek, jeden, który to mówi, że przy rozwiązaniu stosunku, tak, czyli nie można zmusić. Przy rozwiązaniu stosunku pracy jest możemy wtedy wysłać w okresie wypowiedzenia. Natomiast innej formy nie ma, to po pierwsze. Więc to nie można powiedzieć, że my tu planujemy, żeby ktoś tam sobie dochody wziął z pracowników. Nie do 30 września. To jest ustawa, na przykład pani nie wiedzę, że nie może pani mówić. Jak na to są przepisy prawa, a każdy z nas podlega jednak tym przepisom prawa. Dlatego pani, jak pan myśli, że to jest prawo jest różne, to na pewno jest ustawa, która o tym mówi, to reguluje. Tak, jeśli nie ma możliwości pracodawcy dać urlopu, to jest kiwalny fakt, może tak ładnie. Ale to w takim wypadku, ale nie ma u nas nie ma takiej możliwości, że nie jest to tak, że pracownikowi, który to jest w trakcie jego pracy. Także w takim razie nie ma się racji, bo takie długie, że mogę jeszcze dodać. No zadarmy dla mnie, nie mam odpowiedzi, a ponieważ będzie głosowana, proszę myśli uchwała budżetowa, a ten punkt się zajmuje, to nie będę wiedział, jak pomóc się zająć w tym głosowaniu. No właśnie. Proszę Państwa, omawialiśmy liczby. Dlaczego Państwo takich pytań nie zadajecie na komisjach, tylko w trakcie budżetu? Myśmy mówili o tym, sporządziliśmy protokół. Ten dokument jest w Urzędzie Gminy. Jest opisane, dlaczego niektóre formalnie odrzuciliśmy wnioski i tłumaczyliśmy o tym. Dlatego, że nie spełniamy ustawowych wymogów. Na czym trzeba było zainteresować? Ja myślę, że trzeba było, Pani Wikańska, przepraszam, że tutaj jedno słowo, trzeba było ten fundusz, jak został przyjęty, przedstawić Radzie Gminy w odpowiednim czasie wyprzedzającym. Nie wszystko, że tak powiem, pakować w tą projekt uchwały budżetowej i akceptować en bloc. Że wszystko wnosimy, że jest uzgodnione, była zapowiadana sesja, w której będzie akceptowana przez Radę Fundusz Sołecki. Myśmy się będą stosunkowali. Natomiast ten punkt nigdy nie został wprowadzony. Teraz się dzisiaj wprowadza na sesję i przy okazji głosowania uchwały budżetowej akceptujemy również Fundusz Sołecki. Jeżeli to fundusz nie spełniał wymogów, Państwo, ja wrócę do słów Pani Radnej o funduszu. Pani że jeżeli fundusz jest nieprawidłowo przygotowany, to nie trzeba go wprowadzać do budżetu i nie wolno go wprowadzać, bo jest nieprawidłowo przygotowany. Czyli niezgodny z czy przydaje się za dobre zniszczenie do usunięcia? Doprecyzuję pytanie. W ciągu 7 dni poinformowaliśmy sołtysa
I są miał z kolei 14 dni z pamięci. Tak. Miał 14 dni, żeby podtrzymać wniosek. Jeżeli by to złożył taki wniosek, żeby jego przyjąć, to Państwo byście głosowali przyjąć czy nie przyjąć. Pomimo, że jest nieprawidłowo, możecie się przegłosować, żeby przyjąć. Prawda? To tak, że tak, nie. Pan urząd zmienił wszystkie korekty. Jeżeli ta korekta zmieni poza ustawą, wprowadza jego drzewo. Nie. 7 dni wójt musi oddać wniosek uwagami, gdzie jest błąd. Sołtys ma 14 dni, żeby zgłosić do gminy, do wójta, że podtrzymuje, pomimo tych błędów uzupełnia, nie uzupełnia, ale podtrzymuje wniosek. Jeżeli by w ciągu 14 dni wpłynęło, my dajemy do budżetu, już my nie już odrzucamy wniosku, bo on formalnie drogę przeszedł. I dajemy Państwu i zapisujemy, że wniosek nie spełniał wymogów, została cała procedura przeprowadzona i Państwa decyzja, czy go prowadzić, czy nie prowadzić, bo on wtedy już nie podlega rekomendacji przesłudzie. Natomiast to w tym terminie zostało uzupełnione. Zatem Państwo procedować bardziej nie jest. Znaczy, jeżeli chodzi o to, co Pani powiedziała, to tak faktycznie, tylko że w tamtym roku było inaczej. Były takie sytuacje, było że zostały wprowadzone do budżetu gminy. Tak, a i one i pieniążki były jak gdyby wzięte z budżetu gminy i nie wykorzystały do finansowania. Ale dlaczego? Mówiliśmy, że do końca września były wnioski kolejne. W 11 roku Państwo sołtysi pierwszy raz to robili. Państwo radni pierwszy raz to robili. Urzędnicy pierwszy raz. Jak to jest przy pierwszych razach popełnia się błędy? Zostały wszystkie wprowadzone do budżetu, chociaż powinny być odrzucone. A po przerwie procedura. Procedura nie została zachowana, a zatem już wtedy nie wiadomo było co zrobić. Rzucono wszystkie do budżetu. Zadania niektóre zostały znaczna część poprawy, że wszystkie wykonane, natomiast nie podlegały refundacji ojczeństwa. To znaczy, ja powiem krótko, i w tej sytuacji można było, załóżmy, to, że chcecie ludzie, to jest tylko dobra wola, prawda? Prowadzić, tylko nie nazywać jej fundusz sołecki. Tylko nie nazywać jej fundusz sołecki. Ale my mamy w funduszu sołeckim, musimy zrobić. Ja wiem, w funduszu sołeckim być nie może. No, mówimy o funduszu. A co z nami na temat inwestycji? Nic. A ja bym pytam, powiem dlaczego pytam o tą sprawę. Ponieważ na zebraniu sołeckim, na moje pytanie pani sołtys odpowiedziała, tak, czy możemy taką inwestycję przeprowadzić z funduszu sołeckiego. Pani sołtys stwierdziła, że pytała w urzędzie gminy i urząd gminy powiedział, że taka inwestycja może być przeprowadzona. W związku z tym, tutaj jest co prawda nie 7, nie 14, tylko 7 dni na odrzucenie tego wniosku zgłoszenie. U nas jest 7. I w drugą stronę też 7. No może. Dlatego pytam, to nie jest to, że jakieś, tym bardziej, że proszę Państwa, proszę zauważyć, co myśli, czy rady sołeckie, czy w ogóle te sołectwa nie są objęte żadną procedurą prawną. Czyli to są, można powiedzieć, laicy, którzy włączą po łasku. Nie ma żadnego wsparcia. Proszę? To, że jak daliśmy pismo, że jest uchybienia, są takie i dajemy pouczenie, że jest 7 dni na złożenie ponownego wniosku, to trzeba było tylko w tych 7 dniach złożyć wniosek i wtedy byłby on tu wpisany. Czy wy Państwo to nie dopełnili? Nie wiem, czy Państwo to nie dopełnili. Przy budżecie. Chciałbym zapytać, bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Na poprzedniej sesji pan usłyszeliśmy zadane pytanie było o podwyżki w 2013 roku. Pan powiedział, czy jakieś tam były prawo. Miał nadzieję, nie, że były tak. No, musimy posprecyzować. Czyli odpowiedział pan, że już na dzisiejszą sesję miał pan po prostu przygotować kwotę, a dziś, z tego co dobrze usłyszałem, wójt powiedział, że w 2013 roku podwyżek nie było. Nagrody było pytanie. Pan Paciński pytał się o nagrody. Nagrody nie usłyszałem tego słowa. Także jeżeli pan by mógł w tym momencie nam podać.
W 2013 roku miesięcznie wynagrodzenie wzrosło, miesięcznie w skali miesiąca dla wszystkich pracowników. Fundusz wynagrodzeń wzrosł o 4,70 zł. Liczymy od miesiąca stycznia, tak? Nie, nie było od stycznia 2013. To z którego miesiąca, jak pan powie? Od września. Jakie skutki miał to na rok 2014? To już pan oddał. Na rok 2014 to jest 62,640. To są skutki całoroczne zwiększeń wynagrodzeń w roku 2013. Czy ten wzrost będzie 14? Czy ten wzrost na 14? Chodzi o to, że w 13 były od września zwiększenia wynagrodzeń, regulacji płac. Natomiast one odnoszą się na plan 2014 na cały rok. Więc nie ma sprawozdawać podwyższenia. To mają 4 miesiące. Więc skutki zwiększeń wynagrodzeń 2014 to 62,640 zł. Czy ten wzrost wynagrodzeń dotyczy wszystkich pracowników gminy? Nie. Czyli to... Nie chodzi o to, czy to w jaki sposób... Mnie się wydaje, że panie Natomiast ja nie mówię, że to zasięg terytorium tylko Myśliszewic, tylko to
projektu mają zapewnić, zapewnić kanalizację tam, gdzie ich nie ale jakby nie bardzo możemy to zrobić, dlatego że już są ogłoszone przetargi, już to jest kontynuacja, tych zabrań, które były robione w 2013. Musimy nowe zadanie, czyli otwierać, a to jest kwestia ogólna nazewnictwa. Jeżeli jest napisane Groszowice, Nazowice, to nie robimy tylko w Groszowicach, to robimy Groszowice Pięki i tak dalej. Jeżeli robimy Krzyżowice, to nie robimy tylko w Krzyżowicach, to robimy też, gdzie tam brakuje, czyli na przykład w Rajcu Szlacheckim, Przecinka, czy kawałek Groszowic. To jest zakres terytorialny. Proszę zobaczyć na załączniki graficzne, czy... Nie da połączyć mi wyżej z rajcem Szlacheckim, bo to jest tor kolejowy. Bo ja wiem, o czym pani myśli, to musi pani o tym zadaniu, ale to jest troszkę inny plan. Był na to, bo można było to... To było planowane jakby robotami dodatkowymi przy zadaniu tym, które teraz zadawane. Groszowice, Lasowice i tak dalej. Bo ja myślę, że tam nie jest daleko, jest blisko. Ale podobno na tym miejscu, przynajmniej w każdym miejscu, siedem przynajmniej to był zrobiony. Tak, a nie mówię, żeby... Nie, bo to... Musicie zrozumieć. Są dwie drogi. Możemy albo... To, co wy proponujecie, wysypać, ale to wtedy zmienia nam się. Nie jestem w stanie odpowiedzieć konsekwencji teraz w dalej przyszłości, bo jest co tam ogłoszony na Myśliszewice, teraz ja wpiszę rajd szlachecki, będziemy wpisać umowę na Myśliszewice, bo tego nazwiska zmienić nie mogę. Tak, Myśliszewice zostaje. Tego nie mogę zmienić. Natomiast nie mogę też dołożyć. W umowie, to musi być osobny projekt. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest możliwość wykonania tego zadania, jeśli mogę, to jest możliwość wykonania tego zadania razem z zadaniem, które jest realizowane w tej chwili. Kruszowice, Lasowice, Myśliszewice. Jest możliwość. Jest, oczywiście, jest duże. Tam są przewidziane roboty dodatkowe, ale na 2015 rok. W momencie, kiedy kończymy główne zadanie, wizualizujemy drogi dodatkowe wszystkich tych, którzy nie zostali ujęci w projekcie pierwotnym, ale możliwe do wykonania. Tylko możemy zobaczyć pytanie, bo w rzeczy, które Państwo otrzymali, nie ma kwot wynikających z rąk dodatkowych. Nie ma. Łatwiej będzie do Museum Myśliszewic, Lasowic, Groszowic. Większa szansa. Szanowni Państwo, jak to piszecie, to piszecie. Natomiast ja mówię, są dwie drogi. Jedna to jest dołączenie tego zadania, tych siedmiu posesji, o których Pani mówi, do zadania, które trwa Groszowice, Lasowice, Myśliszewice, bo jest takie duże zadanie i tak będziemy po zakończeniu wykonywać roboty dodatkowe. Bo mamy takie możliwości przez tego samego wykonawcę, który jest w chwili obecnej. W pozycji drugiej. Ale nie. Szanowni Państwo, jeżeli chcecie wpisywać, to wpisujcie, natomiast to są drogi. Chodzi o to, żeby pozycji na realizację to nie mamy, rozumiem, bo to nie ma wpisami. Tak jest. Środki na realizację musiałyby stworzyć zadanie. Myśmy planowali, już powiedziałem wstępnie, po zakończeniu tego zadania głównego, Krzywice, Lasowice, Myśliszewice, gdzieś tam środki zewnętrzne, unijne, wykonać dodatkowe roboty, które nie zostały ujęte w projekcie pierwotnym. Bo wiemy, że projekt jest z 2004 roku, jest bardzo dużo posesji nieobjętych tym projektem i tam były te dodatkowe. Ale w roku 2015. Tak, było brane pod uwagę. Ale jeżeli Państwo zmienicie, piszecie, to ja nie wiem, jak to konsekwencje z środkami unijnymi. Nie wiem, jakie będą, bo tam nazewnictwo jest bardzo istotne i ważne. Nie, możecie Państwo założyć nowe zdanie, nie ma problemu. Pozycji 21 tam jest wykreślone, tak? 20 środki trzeba. Ale właśnie, to będzie... Może trzeba środki zarobić. Środki, gdzie zarobić. Nie, ja nie mam na
zadanie wiąże się z... Żeby nie komplikować załącznika i tego, to tego punktu nie dotykujemy tego rejestracji. Nie, można każdy. To ja powiem tak, to było planowane. Naprawdę chcemy. No nie robimy. Szanowni Państwo, naprawdę ja któryś raz z kolei mówię, że staramy się zaciągać tych projektów, które Panie Radni, Panu mnie słuchacie, Pan Rewaci do Was. Staramy się z tych projektów, które realizujemy, które były zrobione w latach poprzednich, wyciągnąć to, co się da, z założeniem, żeby aktualizować na bieżąco w czasie realizacji. Wiemy, że na etapie 6 Wiedlisko będzie 40 nowych przyłączeń. Wiemy, że w Gorzowicach, Myśliszynicach, Kozłowicach będzie też 40, może 50 przyłączeń, na pewno są akcesy mieszkańców. Wiemy, że trzeba robić kawałki sieci, żeby tych ludzi zostawiać, bo to nie o to chodzi. Jeżeli chcemy zrealizować w terenie kompleks, to samo się odnosi do projektów. Nazewnictwo jest takie, czyli mówimy projekt Myśliszynicach, a to nie obejmuje Myśliszynicką szkołą. Obejmuje Myśliszynicę tam, gdzie nie ma tego projektu, gdzie nie ma tej realizacji i obejmuje tych, którzy niekoniecznie muszą być w Myśliszynicach jako tylko tych, którzy na przykład w Gruszowice, ale jest im blisko, jest możliwe do zrobienia. To tak zostało zaplanowane, to nie musi Państwo wiedzieć. To tak zostało zaplanowane, tak zostało rozrysowane w załączniku do specyfikacji, załącznik numer 25. Proszę sobie sprawdzić, jak obszary terytorialne są zaznaczone pod te projekty. Proszę w zasadzie, dlaczego ma być skreślone właśnie to oświetlenie w rajce pod uwagę. I teraz jeszcze dokończymy. Do Pana się zwracam, do Pana kierownika. Bo jest chyba taka propozycja, żeby ktoś z tą bioną zabrał. Czy ja mogę uzyskać taką ustną obietnicę, że w ramach zaoszczędzonych środków jakieś pieniądze będą przeznaczone na ten poprawienie tej drogi? Ja nie mam zwyczaju robić szkody, jak mówią. Kiedyś rozmawialiśmy, oglądaliśmy to wspólnie i jeżeli takie środki ustawa, to tak na pewno będzie, jak powiedzieliśmy. No tak, nie chcę tego komentować. Oglądaliśmy tak i były pewne, że tak powiem, ustalenia, no ale to zostawmy to na tym etapie naszej wymiany zdań. To w takim razie więcej zmian nie proponuję. Przepraszam, bo radny słaby. Punkt 9. A właśnie. Proponuję z punktu 9 usunąć. Tam jest przebudowa modernizacja dróg gminy Wiedni Letnisko. Mickiewicza, Starodąska, Rzyma Południowa, Wrzosów Pawlowa. Niedawno tam robiliśmy drogę wakacjowa, czy jakaś ten Wrzosów i tak jest dosyć doinwestowany. Jest to powiedzmy do Wrzosów Pawlowa. Proszę to sobie zaznaczyć załącznik. A teraz rajs uduchowny. Jest tego, co wiem, to rajs uduchowny jest oświetlony. No nie jest. To znaczy, odcinek od Kozaczki właśnie w stronę nowości. Jest ciemno, mało tego, przy zieleni miejskiej, też ciemno, do rajca Tak, słusznie, tak. Zgodnie z moją koncepcją, żeby oświetlać wszystkie drogi, natomiast koncepcja budu gminy od trzy klary sansowana, że w polach nie oświetla. Ale to nie jest w polach. Tutaj teren mało zabudowany. Ale to jest tak ruchliwa droga, to jest sam poświęcić. Ale tam pewien odcinek jest oświetlony. Czytane wybory.
ja też powiedziałam, ja się też zabronię. Tak, ale ja chciałabym dokładne sprecyzowanie wszystkich tych poprawek. Ale to na piśmie, rozumiem, dostaniemy. Tak, ale tu tutaj, żeby mogła przeczytać uchwałę budżetową, tak? Na piśmie poprawki, a pierwszą stronę, no to proszę. Proszę pana. Jeżeli chodzi o całość uchwały budżetowej, Wysoka Rado i Panie Przewodniczący, należy wziąć zarówno moje poprawki i poprawki, a tą poprawkę, którą wprowadziliście Państwo, prawda? Ona to składa się całą uchwałę. Czyli idąc dalej, Państwo dzisiaj wprowadziliście obniżenie dochodów również po stronie podatku rolnego, prawda? I to wynika z Państwa inicjatywy, więc ja i to Rada podjęła wcześniej, więc ja nie mogę tutaj ingerować na piśmie, to co Państwo zrobiliście. Ja odnoszę się do tego, co wypłynęło z grupy rady od nas, prawda? Więc jeżeli chodzi o kwestię dochodów, to wypłynęła z Państwa strony i została odnoszona autopoprawka. I w związku z tym paragraf 1 robicie Państwo, paragraf 1, punkt 1, ustala się dochody i tutaj bieżące sobie Państwo już sami wprowadziliście. Natomiast jeżeli chodzi o punkt 2, ustala się wydatki, no to z czego z wydatków my zjęliśmy z kwoty 5 800 000, prawda? Zjęliśmy to 100 tysięcy z groszami, więc tutaj się tylko tyle, że zajdą nam te groszownice. Ale to po prostu. Chodzi mi o dzisiaj Pani poprawki. O jakiej kwoty Pani. Proszę Pana, to wynika, i Pan posłucha, to wszystko wynika z tego załącznika. Z tego załącznika nic dla mnie nie wynika, bo są plusy, minusy, dwa wyniki. Ja zacytuję i wszystko Panu wytłumaczę. Ale nie, poproszę o pisemne. Dobrze, dostanie Pan pisemnie o sesji. Nie ma problemu. Dobrze. To wszystko, co jest załącznikiem, otrzyma Pan. Ale ja proszę o dokładne liczby, bo ja muszę to przeczytać, tak? No ale to w tym momencie musi Pani poprosić urząd. W tej części to urząd sprecyzował i nie w tej części co ja chcę. No tak, dlatego ja chcę dokładnie. No, ja no to proszę bardzo, Pani skarbnik tak, i komu odchodzę, Pani po Pani odchodzę sprecyzowała, a ja dalszą część, bo w tym momencie trzeba wziąć pod uwagę i moją poprawkę, i wszystkie poprawki, i moje poprawki. Tak, tak, ja bym chciała tylko restrykcję wyjścia, żebyśmy na wyszło zrobili poprawkę do uchwały. Jest możliwe, proszę Pani. Autopoprawką wprowadziła Pani, zmniejszyła Pani dochody. Że uchwałę budżetową przyjmuje się z weryfikacyjnym uwzględnianiem. O tak, uwzględniając autopoprawkę i zmiany. Bardzo dobrze, tak. Tyle. I my te poprawki. Pani się Państwo. Przecież jeszcze Państwo musicie do wyboru na liście. My wszystko. No właśnie. Także to jest dobre wyjście z sytuacji. Po wprowadzeniu autokorekty i wniosku grupy radnych, pierwsza strona to nabierze dopiero od obrazu, bo tak powiem. Natomiast głosujemy. Czytamy. Z uwzględnieniem. Proszę bardzo, 10 minut. Może więcej, panie przewodniczący, na obiad pójdziemy.